ulica. O, zobaczcie. Jest tego, tu było przyłożone, bo to ta pokrętła były, nie? Ta obudowa się nie trzyma. Ona nie jest niczym zabezpieczona, to jest blacha. Więc ją zdejmę. Uwaga, uwaga. Mordeczki. Chcę się wybrać w podróż dookoła świata. Matko Bosko. Niestety, do tego są niezbędne fundusze. Nie jest mi stać opłacić taką podróż z własnych pieniędzy, bo utrzymuję się z renty. Proszę o wsparcie. 5, 10, 20 zł. W żadnym wypadku. A uda nam się osiągnąć ten cel. Link do zrzutki jest pod filmikami w komentarzach lub w opisie. Pozdrawiam. Wziąłem tylko klucze, kombinerki. Klucze, kombinerki i busy. Wężyki. O. Nie, to akurat nie wężyk. Kurde, co ja tu odkręcił? A. Wężownicę. Wężyk jest tu. O. Dobra, ale wężownicę też pasuje rozkręcić. Wiecie, bardzo ciężko jest podejść. Jest ten od bakterii. Do aparatu, nie odkręcam ten wężyk. Kurde. Co to jest? Ma coś wkręcone? Ten wężyk. Jest niemożliwe, żeby on ciężko szedł. Zresztą nie ma miejsca, żeby... O, palniczka przycisnąć. Zardzewiecie, ciężko idzie. On chyba jest, kurde, wkręcony na teflon. I mamy wężyk. Nie wiem, czy ten wężyk zostawić, czy nie, no bo... Nie wiem. To płucana jest wężyk. Niby zdrowy, ale... Wiecie, jak to te wężyki, no. Ten na przykład jest spłaszczony już. Był zgięty. Dobra. Trochę sobie pobrałem dzisiaj na akordeonie, znaczy codziennie gram, ale... Pograłem... No. Boże, mordy się założył z Karolem Kowalskim, nie wiem czy znacie. Jeszcze jak? O, pół litra. Czekajcie, tu gdzieś kabelki idą. O. Zobaczymy, czy cyka. Co jest? O, słyszycie? Tam się otwiera zawór na świecy. Gaz puszcza na... Ten, nie? Teraz co my tu mamy? Tu mamy ten aparat wodno-gazowy. On jest tu śrubami przykręcony. Nie wiem, czy ja tu podejdę. No się bokręt wziąłem, to jest na gwiazdkę niby. Albo na imbus, nie, gwiazdka mi się wydaje. To trzeba odkręcić tu. Tu. Wężownicę. Na bimbrownicę. Nie, mordy to mieć, to się... To medziane jest, to się nie nadaje. To jest amelion. Dobra, tu mam odkręcony. Jeden śrubunek, drugi, tak jakby ktoś się pytał, co to za piecyk, to prawdopodobnie Beretta, który ma około 20 lat. O! To medziane, medź normalnie, medziane, medonet. Teraz co my tu mamy, gdzie my mamy tą śrubę?
kurde. Szczelka chyba spadła. No tutaj to za bardzo nie podejdzie. A nie, może podejdzie ten bokiem. No i co mordy? Tu mamy cyku wyciągniemy. Reszczą także. O to. Co jest? Gdzieś ta śruba tu zapiera. La 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 la. A wyszatan. Piecyk, piecyk, piecyk dajcie. A my go rozkręcajcie. Ty, ale to się potem gdzieś się trzyma. Nie wiadomo gdzie te problemy, bo ona jest wykręcona. Tu jest druga śruba. Chyba ten aparat jest skręcony z palnikami. Gazem zaleciało, wyszedł. Coś tu wyszło. Tak, tu jest cały ten. Tu jest. Kurde, jak to jest. A tu jest na wtyczkach. Jest jakiś wąż chyba wysokiego napięcia. A tu jest chyba. Nie wiem do czego. Nie wiem właśnie o co chodzi. Tu takiego dużego klucza to nie wziąłem, żeby to rozkręcić. Co my z tym zrobimy? Dobra, ja sobie te narzędzia spakowałem do piwnicy. Muszę iść klucza poszukać. A few moments later. Możecie widzieć tyle, co ja najbliżej. O, czekajcie, tu jest taka duża śruba. Wziąłem tu na macywo. Ty cię ma ochoty! Nie! Czekajcie, bo ona tu zdaje się. Gówno. Tutaj podejścia nie ma. Z tej strony. Pewnie za mały klucz. Nie. Ani z tej. Czekajcie, ja z tej może podejdę. Trzy wody. Jeszcze za mały. Nie. To ja te przewody podłączam. A nie, czekajcie. Tu siedzi w wężownicy. Jak to wyciągnę? To trzeba rurkę chyba odgiąć. Tam jakieś czujniki są. Kurde. Kabli. Czego tu nie ma? Kurna.
A następna wtyczka. Tu wężyk jakiś, tylko gdzie on idzie? Nie, tylko wiązka z kablami. Nie, a nie, to, jo, to do baterii idzie. Tu idą wężyki do baterii. Tylko tu, gdzie tu? Było to przymocowane. Cicho, to była blaszka zapięta. Jest jeden podłączony. Aha. A tu już jest rurka jakaś miedziana przykręcona. Czekajcie, mam tu mały kluczyk. Gdzieś. Czy nie mały, ale. Trudno. Jak Karol rozłoży, to już go majster nie złoży. Raczej nie. Czy ta rurka jest tylko od świecki będzie? No tu kurna się pomyka ten klucz. Nie będę już szedł po następny. Nie, to się coś tam obraca. Tu się coś tam obraca, tutaj nie odkręci. Ale po mojemu tam jest świeca. O, poszło. I szczot. I dziot. Wygenderowałem. Teraz co my tu mamy? O, sikanie wody na pewno mamy. No czekajcie, mam tu jakoś tu. A widzicie, tu puściła ta rurka z drugiej strony. On idzie tu. Gazowa, bo gazem. Czuć taka rurka, nie wiem czy będzie ją widać. To jest miedź miedziana, może się mi przyda do czegoś. I teraz tak jakby tutaj tym dużym kluczem, gdzie go wziąłem. A jest tu. No tutaj teraz może podszedł. Właśnie. Ale ty chyba z tej strony to sobie podejdę. No kurde, aby. No, poszło coś. Tu są chyba te palniki. Na to wychodzi, że to jest kuchenka gazowa. No to są palniki. Po tym tu sobie pomyki buchały, o, w tym miejscu. Tu można to jeszcze odkręcić, ale tu jest tylko zaczepy. To chyba tylko były te zaczepy przykręcone w tym miejscu, tam na obudowę. Co my teraz tu mamy? Tu jest pewnie też taka dysza, która puszcza gaz, to jest elektryczna.
gdzieś jest aparat wodno-gazowy, bo tu są pokrętła. A tu co tu jest? Jakaś śrubka. A, ja tu wyciągłem, a tu był ten kabel przykręcony albo coś, bo jest obejma. Także tak to wygląda. Tu gaz wypływał, nie? Nie wiem, czy to jest mosią, czy co to jest to. Tu my mamy ten. Tu mamy resztę piecy. Wężownica. I komin. Komin pocałuj mnie mój genderze. Tu mamy całą tą elektronikę. Przykręcona na dwie śrubki. Ale odkręcimy, odkręcimy. Dzielny Karolek. Piecy Karolek. Nie, kurde. Tu, oj. Kurde. Kurwa, na izolację posklejane. No to wy, kurwa, gazowniki. Kable na izolację. Tu się jakby to, nie, dwa. Byście bodów w niebie szukali. Mnie co to interesuje? To taka rzecz. Tak jakby pojemnik. Czekajcie, tu jest pojemnik na te wszystkie te, nie? A, tu jeszcze od dołu jest śrubka. Czekajcie, to znaczy mi nie trafię w ogóle. Marny dostęp jest. O, tu jest pojemnik na bakterie. To jest właśnie, tu są wkręty. Blachu wkręty czy coś. A tu się właściwie odkręciło. Tu idą kable. Tu jest bakteria. A tu jest cały ten ustrojstwo, ten zapalacz. Układ zapłonowy. Pewnie jakaś elektronika. Od czego to nie wiadomo do końca. Tu jeszcze wtyczki są. Tu jeszcze są. O kurde. Do czego ten tu drut idzie? Dlaczego tu może taki drut iść? To jest drut niedzielny. A wiecie co? To jest chyba uzmienienie, że iskra była. O, tu na przykład mamy śrubkę, no to ją odkręcimy. Tyryry, diabeł. Będzie się pan smażył w piekle. Te śrubki ja tylko zbieram, żeby ktoś towerem nie wjechał, bo one mi niepotrzebne są do niczego. To są śrubki już zardzewiały mocno. Ale wiecie, para, wodna, woda. Tylko tu jest następny kawałek takiej blachy. Czego ta blacha jest? Tu jest coś kurwa przyspawane? Nie, to jest. Tu śrubka jeszcze. I tam jest śrubka. Nie, tu już nie ma śrubki, tylko blacha wygięta. Nie wiem, gdzie ten jest ten skrownik. Nie, tam było w tym. Tylko elektrody wystawały. No to od masy będzie. I co ja tu mamy? Tu jakaś wężowniczka jest. To wężowniczkę może ja sobie wezmę. Nie wiem, jak komu na czegoś się przyda. Ale tu sadzy. Mordy. Gdzie to jest, kurwa, przyklejstrowane?
co to może być? Idą do wężownicy. Jakiś zawór? Jak to zawór? Do wężownicy za przewodę. O, tu radiator. Dlaczego to się tu na długo trzyma? Tu trytyta jakaś, nie wiem o co mordy chodzi. Trytowane. Nie mam czerwony, to jest czerwony, no wciąż tej trytyty. No dobra, ale tu nie idzie tego rozpiąć, nie, bo tutaj idzie kabelek, a tu idą kable, pyk, pyk, a tu mamy odłączone. Teraz tu cała ta elektronika jest, ten mózg przedsięwzięcia. Tu jest kabel jakiś tam do środka idzie, ale do czego te kable idą to? A może ja złapię to szczypcami i urwę tą trytytkę. Czyli kombinera moja, wujek kombinerki nie stracił. No, no to takie proste, urwać trytytkę. W złym miejscu jest. O, coś chyba urwało się. Kabel tu idzie, idzie, o. Tu jest ta diabeł normalnie. Ale tu do czego jest to, nie mam pojęcia. Tak jakby było. Nie wiem, czekajcie, to może śruba jakaś jest. Nie, to jest jakiś kurny zabór. Tu jest jakiś zawór, bo to idzie do wężownicy w tym miejscu. Tu jest zawór, bo to idzie nawet na rurkę. Tu elektro... to jest... albo jakiś czujnik, albo elektromagnes. Tutaj na końcu. Jak mikrofon. Od tego. MK125. No to pewnie jest kabelek od masy. To jakoś chyba cewka zapłonowa czy coś, nie wiem co tu jest, bo to jest... Nie, to chyba ewidentnie tylko dom zmasowany było, żeby iskra była. No cóż, nie naprawię. Wujek przyłożył siłę. Ale nie, czekajcie, no. Jeszcze coś szybnie. No, tu są śruby. I tu jest to od komino. Kominiarski zabór mam. Normalnie. To jest druga śruba. Dobra, co my mamy? Co my tu oddzielili? Radiator jest i wężowniczka jest. O kurde, tu jest śruba. Do komina przykręcone do blachy. Jeszcze tu musi być śruba na dole. Jest. No.
Dobra. Możemy wyjść. No i mamy. Mamy to rozżenerowane piecika. I teraz już nikt nie tego nie poskłada, ale zobaczymy, czy to powietrze idzie. O kurde! Zażygło. Tu jeszcze wódka jest. A gdzie są nakrętki od tego wężownicy? No. I teraz mordy. Tu palimy ognisko i kurwa bimber pędzi jak... Nie, bo to do chłodzenia właściwie musiał być. Bo co? I tyle mamy z piecyka. Zostawcie łapę, subskrypcję, komentarz, pamiętajcie, mordę, obserwacje TikToka, subskrybowaniu kanału i moje rzutce. Bajo! Do widzenia! No, jeszcze tam... O, tu, aparat. Czekajcie, gdzie jesteście, mordy? Tu, aparat wodno-gazowy. Z bliska wam pokażę. Tu, elektronika. To pewnie ta, też te, to są tu, bo tu jakieś czujki tam pewnie od gazu i inne rzeczy. Takie coś, nie? No i właściwie to. To ja chciałam to sobie wziąć, bo to fajnie, bo to jest pojemnik na baterię. Na R20 mi się to przyda. To są nawet końcówki na te konektory. Ja sobie to położę. Skoro to nie zmieniało. Mordzięta po piecyku.